Oj, uwaga, uwaga! Krew się poleje! Za chwilę szczawińskie zapusty. Z tego co wiem, zaraz się będziesz przebierała za diabełka. Powiedz mi, organizujecie zapusty szczawińskie po raz pierwszy? Tak jest, organizujemy szczawińskie zapusty po raz pierwszy. To taka nowa akcja, ale myślę, że bardzo się wszystkim spodoba i zostanie u nas na zawsze. No ja widziałem w świetlicy bardzo dużo ludzi przebranych za przebierańców różnych. Tak jest. No zapusty to dawna tradycja, bo taki też był zamysł projektu. Szczawińscy zapustnicy, bo to jest akcja projektowa. Szczawińscy zapustnicy to projekt, który nawiązuje do dawnych tradycji wsi polskiej. Czyli kiedyś na wsi ludzie przebierali się. Przebierali się w ostatni dzień karnawału, chodzili po domach, śpiewali, odgrywali scenki teatralne. Na wzór tej tradycji chcieliśmy zrobić właśnie takie zapusty nowoczesne, zapusty szczawińskie. Wspominałem wcześniej dużej liczbie ludzi chętnie biorą udział. Oczywiście, bardzo chętnie. Znaczy, Gminny Ośrodek Kultury, który powstał w Szczawinie w 2013 roku, od razu zdobył wśród mieszkańców jakby serce. O, zdobył serce mieszkańców i od tego czasu naprawdę ta aktywizacja gminy całej widać było, że wzrosła bardzo. Działają tam grupy senioralne, dziecięce, młodzieżowe, które no właśnie jak widać też angażują się w takie przedsięwzięcia projektowe. Tak naprawdę największe zasługi w tym projekcie to są zasługi senioralne, bo i projekt był napisany dla seniorów, więc oni są jakby clue przedstawienia. To jest w tej chwili najwdzięczniejsza grupa społeczna, z jaką przyszło mi pracować. Jest mi naprawdę najlepiej z nimi pracować, bo oni chcą, cokolwiek dla nich się robi, oni po prostu z otwartym sercem wszystko przyjmują. Jest to dla nich zabawa i dla nas coś, co możemy zrobić dla mieszkańców. Jak to się będzie odbywało? Wychodzicie na gminę, na Szczawin? Tak jest. Zapusty wyglądają... My zrobiliśmy zapusty na kształt mazowieckich zapustów. No w ogóle pomysł na zapusty podrzuciła mi pani Renata Mosiołek, która jest nauczycielem śpiewu u nas i właśnie jest reżyserem i scenografem tej edycji zapustów. Pojechałyśmy w ubiegłym roku na mazowieckie zapusty, które organizuje Muzeum Mazowieckie w Ciechanowie. Tam od 38 lat odbywają się mazowieckie zapusty i tak naprawdę tam, w tym regionie ciechanowskim zbierają się grupy. Tam na zapustach jest 20 do 25 grup przebierańców, którzy na początku chodzą po domach, a później przedstawiają scenki teatralne gdzieś, czy w szkole, w zależności w jakiej gminie są organizowane, bo co roku są też w innej gminie, tam na terenie Ciechanowa i byłego województwa ciechanowskiego. Więc my na kształt tamtejszych zapustów zrobiliśmy zapusty szczawińskie. Więc zapusty rozpoczynają się, kolędnicy idą na Szczawin. Wychodzą i odwiedzają domy. Kilka domów odwiedzicie? Odwiedzimy kilka domów. Cały ten korowód przejdzie też ulicami po to, żeby będziemy tak barwni, że chcemy, żeby jak najwięcej ludzi nas zobaczyło i przyszło za nami do GOK-u na przedstawienie. Bo to jest... W GOK-u druga część? Tak. Druga część zapustów to przedstawienie, duże przedstawienie teatralne, w które zaangażowane są trzy grupy społeczne.
grupy międzypokoleniowe, bo to jest projekt międzypokoleniowy, w którym biorą udział dzieci i młodzież z Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca Szczawin Kościelny, no oraz seniorzy z Szczawińskiego Klubu Seniora. Gościnnie zaprosiliśmy kilka osób, którzy też bardzo chętnie się zaangażowali. Są to zarówno radni, byli radni, członkowie Stowarzyszenia Kobiet Gminy Szczawin Kościelny, także wszyscy chętnie z nami się w zapusty bawią. No to co? Idziemy kolędować. Tak jest, idziemy. Zapraszam serdecznie. Oj, uwaga, uwaga! Krew się poleje. Wiwat zapusty! Wiwat ostatki! Za nami czwartek i pączek tłusty. Już karnawału zbliża się kres. Więc jeszcze dzisiaj jedz, pij i grzesz. Dziękujemy i zapraszamy z nami. My to idziemy dalej. Dziękujemy. Niech wam się darzy. Niech wam się darzy. Wszystkie babki. Jej ostatki, to ostatki. Niech się czynzą babskie babki. Nie,
Gdzie są dzieci? Proszę, kochani. Proszę. Dziola do koszyka. Gdzie macie koszyk? A kto wpuścił do środka tego szczęście wielkie skoczka? Ale to zapraszam! Poleciałby jeszcze, po kubeczku naszym studzieleczka stoi.
Starego wpuśćcie, dajcie chociaż mały datek, a będzie wam dostatek. Jedzie zapust na kole, wywiją na poście. Na moście pytają się stare chłopy, co będą jeść w moście. Dziękuję wam, starym chłopom, a niech wam się darzy. Niech pilnują swojej żony, aż do Wielkiej Nocy. Jedzie zapust na wam, jedzie zapust na wam, pan poście. Groźna Polska dziewięć, szczęść znowu usłuchać. Oj, bardzo góry czują, oglądają się chłopaki. Oj, bardzo góry czują, a za nimi panny, a za nimi panny. Bardzo wystrojone, chodźcie małe gazy. Na chłopak stronę, Thank you.